Cześć, z tej strony Mr. Bok. Witajcie na moim kanale. W tym miesiącu kolejny livestream od Intrepid był poświęcony tematowi działek. Mimo to dowiedzieliśmy się również parę ciekawych informacji o innych profesjach, tawernach, naszych domach, no i zostańcie do końca, bo naprawdę warto. Po pierwsze, żeby nie było, musimy odbębnić pewne rzeczy, na przykład komentarz z YouTube'a. Czy złapane ryby będziemy mogli umieścić na działce, by później je rozmnażać, korzystając z profesji hodowli zwierząt? Steven trochę potańczył wokół tego pytania i powiedział, że myśleli nad takimi rzeczami i różne mieli na to pomysły, ale jeszcze żadnego nie wdrożyli w życie. Uważa jednak, że fajnie by było wyłowić jakąś specjalną rybkę i zabrać ją do domu w postaci trofeum, na przykład wypchać i umieścić na ścianie lub akwarium. Nic jednak konkretnego. 9 lipca Steven będzie gościł u The Ashen Forge. Są to streamerzy robiący podcasty o Ashes of Creation i pewnie zadadzą mu kilka fajnych i niewygodnych pytań. To będzie okazja, by się dowiedzieć czegoś nowego. Pewnie tutaj też zrobimy sobie później skrót z tego wydarzenia. Prezentacja działki i systemu Freehold została podzielona na dwie części. Pierwsza to taki jakby pokaz slajdów i wytłumaczenie, jak działają wybrane rzeczy, którymi Intrepid postanowiło się z nami podzielić. Druga to gameplay, gdzie pokazali, jak wygląda nasza działka w akcji, łącznie z ululaniem maciory do snu na oczach jej prosiąt. Ze Stevenem towarzyszyli nam pan Bucky, pan Cory oraz pierwszy raz senior system designer Mike. W części pierwszej w tle będą sobie lecieć koncept arty naszych działek. Jeśli dość długo śledzicie Intrepid Studio i Ashes of Creation, to wiecie, że potrafią one przenosić te obrazki prawie 1:1 do świata gry. Tutaj widzimy jeden ze sposobów zagospodarowania naszej działki. Po lewej zwierzęta hodowlane i kurnik, na środku pole uprawne, no i widzimy oczywiście też dom oraz inne budynki potrzebne do profesji, jak na przykład młyn. Działki będą spełniać trzy podstawowe funkcje w grze. Po pierwsze, by wyrazić siebie i swój styl, urządzić sobie gniazdko, weże, umeblować dom, powiesić swoje obrazy, wiecie, taki twój prywatny zakątek. Profesję z kategorii przerabiania, czyli processing, będzie można rozwinąć na maksymalny poziom tylko i wyłącznie na swoich działkach. Będzie to więc idealne miejsce do tego stworzone. Tworzenie biznesu i oferowanie produktów, usług dla podróżnych graczy. Działki będziemy stawiać w otwartym świecie i każdy będzie mógł do nas zajrzeć, by kupić nasze rzeczy lub skorzystać z usług, jeśli będziemy mieli na przykład tawernę. Lokalizacja takiego miejsca będzie to więc bardzo ważna rzecz, która wpłynie na nasze przychody w przyszłości. Mam nadzieję, że ten obrazek również przedstawia etap powstawania nowego budynku, tak jak to widzieliśmy przy specjalnych budynkach w węźle. Na kolejnym obrazku widzimy inne ułożenie działki, dom, tawerna, jakaś mała szopka na graty, budynek alchemika, budynek kowala oraz mała farma. Jest to całkiem sporo jak na jedną działkę i później na gameplayu zobaczycie, że faktycznie działki są większe niż przynajmniej ja się spodziewałem. W porównaniu do innych gier, z tego co mówili, będziemy mieli bardzo duży wybór na to, co zrobimy ze swoją działką i jakie budynki tam umieścimy. W zależności, czy będziemy chcieli mieć kilka różnych profesji, a może całkowicie przeznaczymy ją pod zasiew. Niektórzy może będą chcieli mieć tawernę i uprawiać rolę, a inni tylko przerabiać drewno. To wszystko będzie zależało od nas, lokalizacji działki i okazji, jakie będzie stwarzał nam rynek w danym rejonie. Jeśli zastanawiacie się, jak zdobyć taką działkę, to w następnym slajdzie zdradzili nam przepis. Po pierwsze, trzeba wykonać specjalny quest. Misja ta pozwoli nam na składanie ofert na kupno pozwoleń na budowę działki. Każdy węzeł powyżej poziomu trzeciego w swojej strefie wpływu, tak zwanym Zone of Influence, będzie miał wyznaczone obszary, gdzie można wybudować działki. Z tym pozwoleniem trzeba udać się na taki obszar, zobaczyć dostępne miejsca i zdecydować, gdzie chcemy odebrać swoje prawo do własności ziemi. Klikając na nie przeniesiemy się na widok z lotu ptaka i zobaczymy cały region, gdzie możemy postawić swoją działkę. Następnie należy wybrać odpowiednie miejsce, czyli wyznaczyć jej granicę w jakimś ustalonym odstępie od innej działki. Będzie to szczególnie ważne przy stawianiu tawern i gildyjnych kryjówek, bo jeśli chcemy handlować boczkiem, to może mieć już mniejsze znaczenie, gdzie to robimy. Także no, łączenie działek chyba raczej odpada, ale po sąsiedzku jak najbardziej można będzie się dogadać. No i na końcu, jak mamy wszystko już załatwione, to bierzemy się za budowę własnej działki. Ważna informacja to, jeśli dostaniemy pozwolenie w metropolii, to prawo do własności ziemi będziemy mogli odebrać w obszarach w całym jej rejonie. Czyli również w zwasalowanych, podległych jej miastach i wioseczkach. Jest to mała zmiana, gdyż wcześniej mówili o budowie działki w każdym miejscu strefy wpływu węzła, z pewnymi wyjątkami, jak na przykład na skrzyżowaniu dróg, obok jakichś dużych szlaków handlowych, dungeonów i innych ważnych punktów. Teraz działki można będzie budować tylko i wyłącznie w wyznaczonych do tego celu rejonach.
Zrobili to po to, żeby nie zrujnować światowery, gdzie wszędzie, gdzie byśmy się nie udali, będą stały czyjeś budowle, często z różnymi skórkami. Na kolejnym obrazku widzimy działkę w tym samym miejscu, ale już z inaczej rozmieszczonymi budynkami. Po ilości upraw widzimy, że ta wersja jest bardziej nastawiona na rolnictwo. Przy kolejnym slajdzie dowiedzieliśmy się coś więcej o domku na działce. Przede wszystkim jest to pierwsza budowla, którą zbudujemy. Bez domu nic więcej z naszą działką nie zrobimy. Od wielkości domu zależy, ile mebli będziemy mogli w nim umieścić. Niektóre będą przeznaczone do umieszczenia na zewnątrz, a niektóre do dekoracji wnętrza. Jedne będziemy umieszczać tylko do ozdoby, a inne będą spełniały również jakieś funkcje. Dom będzie miał trzy różne rozmiary, mały, średni oraz duży. W zależności od wielkości domu tyle zajmie nam miejsca na działce, czyli mniej posadzimy na przykład kukurydzy. Będziemy musieli więc balansować, jak ważny jest dla nas rozmiar domu i ilość mebli z tym, co robimy na naszej działce, wykonując swoją profesję. Oczywiście, jeśli chcemy być najlepszym kucharzem, pewnie będziemy musieli mieć największą możliwą kuchnię i wszystkie stanowiska pomagające nam ten zawód wykonywać. Na następnym obrazku widzimy, jak będzie wyglądać dom każdej z 8 raz. Brakuje oczywiście tulnar, ale i tak fajnie, że to pokazali. Oczywiście na domy będzie można nakładać również skórki, jak na przykład taka, czy coś bardziej kozackiego jak to. Przy okazji tego slajdu dowiedzieliśmy się trochę więcej o schematach wymaganych przy budowie. Będzie można je kupić węźle od NPC i jeśli dobrze zrozumiałem, to jeśli węzeł będzie miał architekturę krasnoludzką, bo włożyli najwięcej wysiłku w jego rozwój, to dostaniemy schemat krasnoludzkiego domku. Postanowili zrobić to w formie schematu, dlatego że podoba im się pomysł stworzenia ich przez skrybów. Różne domy z różną architekturą w różnych rozmiarach, czyli będzie mógł customizować, co sprzedaje. No i takie schematy będą również mogły lecieć jako drop z bossów i będzie to wartościowa rzecz na sprzedaż. Teraz Steven wyjaśnił trochę bardziej, o co chodzi w tych skinach, które przez lata kupywaliśmy w ich sklepie. Dzielą się one na trzy kategorie: skórki na dom, na profesję i na biznes. Oczywiście wcześniej nie było nigdzie napisane podczas zakupu, ale teraz wrócą w czasie na swojej stronie i uzupełniał wszystkie te informacje wstecz, żebyśmy dopiero teraz zobaczyli, co wcześniej kupywaliśmy. Czy była to skórka na dom, czy na przykład na tawernę. A może myśleliśmy, że był to dom, a to była skórka na piec. Założę się, że dużo osób się pomyliło przy zakupie. Jeśli Intrepid chciałoby się zachować fair, powinni teraz zwrócić taki nieudany zakup w formie Embers. Dzięki tej walucie mogliby wykorzystać ją później na zakup innej skórki. Jedne co mnie zdziwiło, co powiedział Steven, że jeśli kupimy skórkę na budynek jakiejś profesji, to będziemy mogli ją zaaplikować na każdy inny budynek z kategorii profesja. Z tego by wynikało, że skina na piec będziemy mogli nałożyć na tartak. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Jeśli ktoś chce, to w sumie czemu nie, ale dla klienta będzie to mylące, gdyż za puka chcąc kupić sztabki metalu czy inne przetopione materiały, a tu niespodzianka. Skiny będzie można również zdobyć w grze, więc nie musimy się tam martwić, że nam ucieka jakaś fajna skórka. Na 90% będzie można później zdobyć coś podobnego, różniącego się tylko jakimiś szczegółami, co myślę, że zobaczymy niedługo na przykładzie pewnego domu. Jak wcześniej mówili, te skiny są tylko dla ludzi chcących wspierać studio w procesie tworzenia gry. Kolejny slajd to omówienie biznesu, który możemy prowadzić na działce, czyli głównie o tawernach. Będzie ona oferować innym usługi oraz przedmioty do kupienia, jak na przykład jedzenie. Również na terenie działki będzie można umieścić swój stragan, gdy na przykład się wylogujemy z gry. Jedzenie w takiej tawernie będzie oferować specjalne buffy, które właściciel odkryje i zaoferuje później dla odwiedzających. Będą też łóżka oferujące tzw. rest buff, czyli będziemy otrzymywać więcej punktów XP tłucząc mobki w okolicy przez określony czas po odpoczynku w tym miejscu. Tutaj też ważna uwaga, że w okolicy znaczy w jakimś obszarze od tawerny. Jeśli oddalimy się za daleko, te nasze buffy od jedzenia nie będą już działać. To jest właśnie główny powód, by budując tawernę dobrze się zastanowić, gdzie to zrobimy. Prowadzenie tawerny to nie jest również żadna profesja w Soft Creation, więc dobrze by było ją połączyć z rolnictwem lub hodowlą zwierząt, czy też gotowaniem. Intrepid Studios również próbuje połączyć działki z systemem rodziny, gdzie możemy udzielać jej członkom różne uprawnienia. Na przykład, jeśli jesteśmy na polowaniu, ktoś inny może zająć się w tym czasie gotowaniem i obsługą klientów, a jeszcze inna osoba może gotować. Nie wiem, czy to dobry pomysł i jak im się to uda połączyć, ale chcą to zrobić m.in. przez to, że nie każdy gracz będzie mógł pozwolić sobie na kupno własnej działki. To nie będzie wcale takie łatwe zadanie, ani tanie w utrzymaniu, więc będąc członkiem rodziny, otrzyma się szansę na wzięcie udziału w dodatkowym sposobie na rozwój profesji lub zarobku. Jak to Steven powiedział, posiadanie działki to nie będzie jakby nasze prawo, a raczej przywilej świadczący o naszym statusie.
Kolejny slajd to drzewko rozwoju tawerny. Będziemy mogli ją rozwinąć bardziej w stronę odpoczynku i oferowania graczom buffu do XP i na przykład zająć się na działce piłowaniem pali drewna, albo też rozwinąć ją w stronę serwowania napoi lub jedzenia i pewnie połączyć to z rolnictwem i hodowlą zwierząt. Zależeć to będzie od tego, gdzie mamy taką działkę i jakie profesje nas najbardziej interesują. Nie wiem jeszcze, czy będzie można rozwinąć te drzewko na maksymalny poziom, czy odblokowując jedno odgałęzienie blokujemy sobie automatycznie dostęp do drugiego. Wiemy natomiast, że te skille w złotej oprawce to jakby najlepszy skill i jest wymagany nawet maksymalny poziom naszej postaci, by go odblokować. Później jednak też wspomnieli o możliwości budowy dwóch tawern na jednej działce, także sam nie wiem. Ciekawą rzecz, którą usłyszeliśmy, to że oprócz domów na działce, domów węźle i apartamentów, pewną funkcję domu będzie stanowić również gospoda, karczma, zajazd, czy jak tam zwał po angielsku inn. Będzie to forma takiego tymczasowego domu, jakby hotel. Okej, domy i biznes mamy za sobą, teraz pora na profesję i przerabianie. Każda profesja wytwarzania i przerabiania wymaga postawienia specjalnego budynku dla swojej kategorii. Jego budowa i rozwijanie pozwoli nam na stawianie odpowiednich stanowisk potrzebnych do wykonywania naszego zawodu. Budynki te mogą dać również pewne bonusy dla innych stanowisk na naszej działce. Trzecia informacja, działki to jedyne miejsce w grze, gdzie tytuły mistrza i grandmistrza w przetwórstwie są możliwe do osiągnięcia. Jeśli chodzi o craftowanie na działkach, również możemy rozwijać tą profesję, ale maksymalnie będziemy mogli uzyskać poziom Journeyman, czyli czeladnika. Nie wiemy jeszcze, ile jest wszystkich poziomów i na którym miejscu jest czeladnik, ale najlepszy crafting będzie możliwy tylko w metropoliach. Informacje z kolejnego slajdu to, że każdy budynek profesji, weźmy na przykład zbrojmistrza, będzie miał 4 stanowiska. Pierwsze to na przykład przetapianie sztabek, drugie kowadło, trzecie powiedzmy hartowanie i czwarte ostrzenie na osełce. Jeśli chodzi o surowe surowce, to ich przetwarzanie będzie wymagało pewnego rodzaju paliwa, na przykład węgla do pieca. Będą paliwa o różnej kaloryczności, które będzie można mieszać, by uzyskać odpowiednią temperaturę. Kolejny obrazek przedstawia drzewo rozwoju tartaku. Na pierwszy rzut oka widzimy, że jest dużo bardziej rozbudowany niż tawerny. Jest 5 tierów i na ostatnim znowu widzimy ten skill ze złotą ramką. Tutaj jest to budowa golema, który obniża ilość złota, paliwa i surowca o 20% do wytworzenia danego przedmiotu. Widzimy również, co jest potrzebne do wybudowania takiego golema oraz ile będzie nas to kosztować. Interfejs jest prosty i czytelny, ale pewnie się jeszcze zmieni do premiery, chociaż jak dla mnie mógłby taki zostać i nie miałbym nic przeciwko. I tutaj ostatni slajd i właśnie o ten budynek mi chodziło, jeśli chodzi o zdobywanie skórek w grze, a kupno ich w sklepie. Skórka zdobyta i skórka kupiona. Sami widzicie, niewielka różnica, osoby, które skórek nie kupywały, mało tracą, ale za to widać osoby, które skórki kupiły, po drobnych różnicach. No i muszę wam przyznać, że po tym segmencie już wiem, że będę musiał znowu przemyśleć swoją strategię, jeśli chodzi o profesję i alty Wasze Soft Creation. Może uda nam się pospekulować trochę i nakręcić osobny odcinek poświęcony na ten temat. A jeśli chcecie pospekulować już teraz, zapraszam na naszego Discorda. Okej, połowa streamu już za nami i teraz gameplay. Dla wszystkich, co zobaczą jakieś zacięcia czy kiepskie animacje, przypominam, że to rozgrywka przed testami Alpha 2, a nie gra miesiąc przed premierą. Biom jak zwykle Riverland w jesiennej porze roku. Są to jakiegoś rodzaju ruiny, gdzie gracze często przychodzą expić i widzimy ciekawe kamyczki do wydobycia. Niezła miejscówka na dochodową działkę, no i popatrzcie na te widoki w okolicy. Te niebieskie minerały są to tak zwane dżemy, czyli klejnoty, które są używane do ozdób i w jubilerstwie. Widzimy, że w odróżnieniu od surowców używanych do wytapiania sztabek od razu wiemy, co zbieramy. Tam łupiąc głazy, zanim go nie rozłupiemy, nie wiemy, co jest w środku. Widzieliśmy to na tym streamie dotyczącym zbierania. Tutaj jednak Steven pokaże nam, jak się łupie klejnoty, no i do tego celu musiał otworzyć okienko ze swoją profesją, by sprawdzić, czy ma odpowiednie do tego narzędzia. Oczywiście jest niedokończone, więc nie będziemy się mu zbytnio przyglądać. Zdobyty minerał nazywa się Halcyonite i wypadło nam 6 sztuk. Fajnie rozpada się ten minerał, zostaje pytanie, czemu się tyle przy tym marnuje. Teraz wypadło tylko 5, a trzecia próba to tylko 3 sztuki. Narzędzia do zbierania również będą miały statystyki, więc pewnie będziemy mogli nimi troszeczkę manipulować. Steven ma tutaj maksymalny level zbierania. Dalej zobaczyliśmy pierwszy raz mounta Lightfoot, czyli zające. Mają jeszcze dziwną animację, jakby skakały po księżycu w trochę zwolnionym tempie, ale jak to mówiłem, jest to jeszcze alfa. Animacje na tym etapie produkcji nie są jakoś super ważne. Jak już zaczęli przekraczać granice działki, to słychać było krowy i kurczaki, co jest no zdecydowanie na wielki plus i mnie szczerze mówiąc zaskoczyło podczas oglądania.
Jak dla mnie działka jest dużo większa niż się spodziewałem i to co pokazali nam 3 lata temu po prostu wymięka. Są tu krowy, świnki, kurczaczki, pszenica, kukurydza, a nawet pomidory. Jest również stanowisko do przetapiania. Pierwsze co pokazali to jak zbierać pszenicę i kukurydzę i w tym tempie oporządzić całe pole, to zajmie od groma czasu. Później polecieli zabrać kurom jajka i je trochę przy tym poprzedrzeźniali. Surowce Ashes of Creation nie będą miały wagi, za to limitem będzie zajmowane przez nie miejsce w plecaku czy skrzynkach oraz balansowanie tym jaka liczba danej rzeczy wejdzie maksymalnie w jeden slot. Następnie odwiedzili dom Bakiego i całkiem nieźle jest tutaj urządzone. Jest skrzynka, obrazy, statuetki, łóżko, szafa, stoły, krzesła, regały i tym podobne rzeczy. Jest nawet statuetka, którą otrzyma każde konto zarejestrowane przed wrześniem 2020 roku na znak wspólnej walki z pandemią. Widzimy również, że nasze rzeczy podzielone są na różne kategorie, itemki, materiały czy quest itemy. Po wyposażeniu dodatkowych sakiewek mamy dodatkowe miejsce na nasze materiały. Ta na przykład dzięki swojemu ułożeniu pozwala na przenoszenie tylko jednego surowca, który zajmuje 4 sloty, więc będzie raczej przeznaczona do zbioru kukurydzy. Zobaczyliśmy, że głaszcząc owce można je przy okazji ostrzyc, krowy można doić, a głaszcząc świnkę ululać ją do snu, co daje nam skórę i mięso. Szkoda, że musiał to zrobić jak jakiś sadysta na oczach prosiąt. To co widzimy teraz jest właśnie typem budynku jak przeróbka metalu, który daje nam możliwość stawiania różnych stanowisk jak piec. Na końcu pokazali jak wygląda zbiórka pomidorów i kolejna runda po domu. Steven oczywiście układa te surowce w skrzynce jakby nie było żadnego limitu i tak to się kończy jak za dużo się używa cheatów na streamach. No i co tam więcej można powiedzieć, kominek wygląda nieźle, obrazki będziemy mogli sami wysłać na ich serwer, oczywiście Intrepid niektóre z nich będzie musiało dokładniej sprawdzić, później możemy je oprawić w ramki i powiesić na ścianę. Banery nie wiem skąd się biorą, ale ogólnie wszystko idzie w zarąbistym kierunku. Tutaj się kończy gameplay, a ja jak zwykle polecam obejrzeć go w całości na ich kanale w rozdzielczości 4K i wczuć się trochę w ten świat, a zwłaszcza dźwięki otoczenia. Stevenowi mówimy teraz dobranoc, a my lecimy dalej, bo czekają nas jeszcze pytania i obrazki i kolejne pytania. Pierwsze te na żywo zadawane podczas streamu. Co jeśli kupimy skin na budynek na działkę, a nie będziemy mogli pozwolić sobie na działkę? No jak dla mnie takie pytanie, no to jest co najmniej dziwne. A co jak kupię sobie felgi do Ferrari, a nigdy mnie nie będzie stać na ten samochód? No trzeba było wcześniej pomyśleć, ale Steven jakoś tam wytłumaczył, że miasta będą rosnąć i upadać i trzeba czekać na swoją szansę, może się kiedyś uda. Dowiedzieliśmy się również przy okazji tego głupiego pytania, że działki można sprzedawać. Tylko wtedy zostajemy bez działki, bo można mieć tylko jedną na całe konto, nawet jeśli mamy drugą postać na innym serwerze, to nic z tego. No ale fajnie, że w ogóle jest opcja inwestycji w dobre miejsce na wczesnym etapie z zamiarem zarobku później, jak się okolica rozwinie i spróbować kupić coś tańszego w spokojniejszym miejscu. Inni gracze nie będą mogli kraść naszych surowców z działki ani innych rzeczy, chyba że udzielimy im pozwolenia, na przykład jak dla członków rodziny. Kolejne pytanie, czy będzie można kogoś wykluczyć z kupna działki lub kupić ją anonimowo? To szybko odpowiedź Stevena, nie będzie można. Następne, czy rzadkie schematy będą miały dodatkowe bonusy oprócz lepszego wyglądu? Tak, będą miały buffy czy pasywne umiejętności w zależności od schematu, jego rzadkości oraz no pamiętajmy, że skryba będzie mógł podczas stworzenia je jakoś modyfikować. Czy wielkość działki determinuje ile rzeczy można w niej upchać, jak różne skiny mają wpływ na to ile mebli można tam umieścić i gdzie? Pytającemu chodzi o to, że niektóre skiny wyglądają na dużo większe budowle niż dom i chciał się dowiedzieć, czy zwiększy to miejsce na meble. Pracują nad systemem, gdzie kilka budynków będzie można umieścić pod taką jedną większą skórką, czyli na przykład pojawia się wieża, a tam jest dom, kuźnia i tawerna w środku. Ja nie wiem, po co oni sobie tak utrudniają życie, brzmi to skomplikowanie, no ale okej, skoro mają na to czas, to idziemy dalej. Czy macie plany w przyszłości zastąpić buff od odpoczynku, który daje dodatkowy bonus do XP, kiedy gracze osiągną już maksymalny poziom? W tym momencie nie mają takiego planu. Następnego pytania, nie zrozumiałem coś o resetowaniu drzewka profesji, ale nie wiem czy chodziło o profesję gracza, czy to drzewko konkretnego budynku, które widzieliśmy na streamie, to zostawmy na razie i tak jest mało istotne póki co. Czy po zniszczeniu działki meble będą upuszczać przedmioty? Tak, komponenty, których się używało do tworzenia mebli mogą wypaść. Czy małżeństwa mogą współdzielić działkę? Właściciel działki może być tylko jeden, system rodziny pozwala tej osobie nadać różne uprawnienia do korzystania z jej kilku osobom i zrobić taki rodzinny biznes. Okej, to tyle jeśli chodzi o pytania dotyczące streamu, później czeka nas jeszcze Q&A, a tu już widzę, że chyba pobijemy rekord długości odcinka.
Teraz mała pogawędka o naszym plecaku i inwentory system. Jest podzielony na dwie części. Pierwsza to surowce i materiały, a druga to inne itemy. Surowce i materiały, które zbieramy, jak widzieliśmy dzisiaj, ta kategoria podpada pod to zabawę w Tetrisa i układanie rzeczy. A gotowe przedmioty, miecze, łuki, zbroje, poszony i wszystko to, co nie wypada podczas śmierci, to każdy item zajmuje tylko jeden slot. Nie będziemy więc tutaj musieli się bawić z każdym przedmiotem w układanie. Dodatkowo te plecaczki na surowce widzieliśmy miały różny układ slotów, niektóre będą miały bonusy jak zwiększona ilość maksymalnych surowców w jednym slocie, inne mniejszy procent upuszczania podczas śmierci, a nawet kilkusekundowe opóźnienie zanim będzie można zlutować nasze prochy. Ciekawe jak to będzie wyglądać przy kraftowaniu skrzynek do karawany. Pora na obrazki, ten segment ostatnio bardzo lubię, bo zajmuje mi najmniej czasu przy produkcji. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty i trzynasty. Coś pięknego. A teraz szybkie studio update. Oczywiście nie mogło zabraknąć informacji o nowym game lead designer Bill Trost. To jak śledzicie nasz kanał, wiecie o co chodzi. Na ten stream jeszcze nie zdążył się zadomowić, ale w którymś kolejnym jak się już rozgości, to go na pewno zobaczymy i poznamy bliżej. No dobra, ostatni segment pytania i odpowiedzi. Czy przy budowie będzie można wybrać kierunek, w jakim jest skierowana działka i budynki? Tak, będzie można wybrać orientację działki, orientację budynków oraz wszystkich przedmiotów, takich jak meble. Czy mąty, które się zdobędzie, będzie można umieścić na działce, żeby sobie swobodnie łaziły, czy były widoczne w zagrodzie? Są różne sposoby na zdobycie różnych mobków, niektóre z nich są w formie mątów i można je umieścić w zagrodzie do rozmnażania. Inne są przeznaczone do zagrody, jak widzieliśmy, dla krów czy owiec. Jeśli chodzi o kosmetyczne sprawy, to jeszcze nie mamy takiego systemu, na razie skupiamy się na mątach i zwierzynie do hodowania. Trzecie pytanie, ile razy w roku mniej więcej będziemy musieli przenosić swoje działki, gdy je stracimy? To zależy oczywiście od nas, w jakim miejscu mamy działkę i jakie polityczne stosunki nasze miasto nawiązało z innymi sąsiednimi węzłami. Czy jest wiecznie w wojnie, czy spokojnie sobie handlują. Także ciężko powiedzieć. Od siebie dodam, że miasto na poziomie trzecim ma aktualnie 3 dni deklaracji najazdu, a po wbiciu przez niego trzeciego poziomu to przez 21 dni nie można go atakować. Wyobrażam sobie, że po udanej obronie też od razu nie można go atakować, żeby miasto miało czas przygotować się na obronę do kolejnego ataku. Czy będzie trzeba na bieżąco dbać o działkę, na przykład ją naprawiać, dostarczać materiały, żeby po jakimś czasie się nie zdegradowała? Póki co budynków nie trzeba naprawiać, jedyna rzecz, którą trzeba regularnie dbać, to zwierzęta czy plony i płacić podatek. Będzie on zależeć od ilości budynków na działce i jakie mają poziomy. Podczas livestreamu Feliksa Zildowa zadała ciekawe pytanie, co się stanie, jak nie opłacimy podatku. Sam jestem ciekaw, ale podejrzewam, że budynki wyparują z naszej działki. Postaramy się uzyskać odpowiedź na to pytanie na ich forum. Jak macie jakieś pytania odnośnie streamu, też zapraszam was do zadawania ich na forum. Dość często odpisują i to właśnie cały sens tych ich miesięcznych streamów, by uzyskać od nas jakiś feedback. Czy będzie jakiś szybszy sposób na zbieranie plonów z działki niż pokazany na streamie? Tak, będą różnego rodzaju narzędzia i maszyny, które nam w tym pomogą, gdy osiągniemy odpowiedni poziom profesji. Czy siedziby gildii będą mogły budować lepsze stanowiska do kraftowania niż zwykłe działki, a może jakieś inne bonusy? Akurat w studio trwa aktywna dyskusja na ten temat, także Steven wstrzymał się z odpowiedzią na te pytanie, obiecując nam odpowiedź w przyszłości. Czy jesteś bezpieczny na terenie swojej działki, czy tylko w domu od PvP? Aktualnie jesteśmy bezpieczni tylko w domu. Przekraczając drzwi, przestajesz być zaznaczalnym celem dla innego gracza. Podejrzewam również, że obszarowe czary na ciebie nie będą działać. Jak odporna jest działka na ataki po udanym najeździe na węzeł? To jest jeszcze kwestia do ustalenia balansu w przyszłości podczas testów alfa. Czy world bossowie jak Tumok biorą udział w ataku mobów na węzeł i czy gracze będą mogli używać Monster Coin System do wcielenia się w takiego bossa? Tumok może brać udział w takich wydarzeniach, jeśli uda się komuś zdobyć bardzo rzadki i legendarny Monster Coin, to tak, można będzie się wcielić nawet w takiego bossa jak Tumok. Ostatnie pytanie, jak planujecie zrobić, aby dźwięk pozwolił lepiej wtopić się w świat gry? Audio jest równie ważne jak wideo. Mamy dobry team, który zadba o to, by uderzenia kill-offów w kamyki były satysfakcjonujące, odgłosy walki przyjemne, a reakcje mobków na uderzenia brzmiały realistycznie i tym podobne zabiegi. Granie na emocjach to główne zadanie dźwięku. Jak się zmienia z przyjemnego śpiewu ptaków na dudniące odgłosy z głębin dungeona, natychmiast zmienia się również nasz nastrój i już wiemy, co nas czeka, pamiętając poprzedni wypad i słysząc ten sam dźwięk.
Okej, w końcu to koniec streamu. Jeszcze ciekawostka dla wytrwałych. Wcześniej powierzchnia działki miała tylko pół akra, teraz ma 1,5 akra wielkości. Następny stream wspomnieli, że będzie o craftowaniu, narzędziach i schematach. I też będzie bardzo długi, także no jakby ktoś chciał mi pomóc, to... Dzięki za wasz czas i cierpliwość, zwłaszcza tych, którzy byli na żywo, gdy mój internet postanowił się trochę pozacinać. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym odcinku.